Witajcie w kolejnym odcinku na temat grup pompowych. Poprzedni odcinek przypadł Wam do gustu, a po komentarzach można stwierdzić, że przekaz był klarowny i jest w stanie dotrzeć nawet do osób średnio rozeznanych w temacie. Co naprawdę cieszy. Tym razem zajmiemy się grupami pompowymi do większych instalacji, takim jak wielopiętrowe budynki mieszkalne, zastosowania bardziej przemysłowe, czy też specjalistyczne. Dlatego, jeśli nie ogarnęliście jeszcze pierwszej części naszej mini telenoweli o grupach pompowych, warto zrobić to najpierw, by liznąć trochę podstawowych informacji, bo dzisiaj nie będzie powtórek, tylko lecimy dalej. Jako że tematy egzystencjonalne związane z grupami, takie jak po co to i w jakim celu się je stosuje, mamy już za sobą, dzisiaj zajmiemy się bardziej zaawansowanymi układami. Co masz na myśli, Karolu? Na początek budowa większych grup pompowych oraz odpowiedź na pytanie, od czego zależy ilość obiegów grzewczych możliwych do zrealizowania i co będzie kluczowe przy ich wykonaniu, by nie popełnić błędu. Następnie przejdziemy do dostępnych wariantów wyposażenia, a na koniec przejdziemy do konkretnych przykładów z wykorzystaniem grup pompowych. Całość, jak wcześniej, pokażę Wam podpierając się modelową wystawką z grupami pompowymi, schematami instalacji i animacjami od Flamco MyBest. Flamco? Dzięki. Ale tak samo jak w całym cyklu, zagadnienie to potraktujemy możliwie ogólnikowo, by każdy zainteresowany grupami pompowymi, niezależnie od producenta, wyciągnął dla siebie garść istotnych informacji. To co? Po tym przydługawym wstępie... Maestro, muzyka i ciśnień z tematem. Jeśli chodzi o budowę większych grup pompowych, to podobnie jak w przypadku grup do mniej wymagających i rozległych zastosowań, wyszczególniamy tu grupy jednodrogowe, przez które przepływ mamy tylko w jednym kierunku, oraz dwudrogowe, w których zasilanie i powrót przepływa przez grupy. Brak tu natomiast masowo produkowanych gotowych układów łączących w jednej obudowie kilka grup pompowych o tych samych lub różnych funkcjonalnościach, takich jak prezentowany wcześniej MyFlow Kombi. Jak zatem zbudować układ co z większą funkcjonalnością? No właśnie. I tutaj należy odpowiedzieć sobie na pytanie, od czego zależy ilość obiegów grzewczych możliwych do zrealizowania? Odpowiedź jest prosta. Ilość obiegów ogranicza lub też wyznacza nam rozdzielacz. A rozdzielacz to nic innego jak dwa profile bądź rury ułożone obok siebie, wyposażone w krótce przyłączeniowe, umożliwiające dystrybucję ciepła między praktycznie dowolnym źródłem ciepła, a podpiętymi do rozdzielacza grupami pompowymi. Warto tu jednak podkreślić, że ilość obiegów możliwych do przyłączenia jest wartością policzalną. Nie znajdziemy na rynku rozdzielaczy 15 czy też 20 sekcyjnych. Taka kolej rzeczy podyktowana jest zaś maksymalną przepustowością rozdzielaczy, czy też, jak podają niektórzy producenci, limitem ilości energii cieplnej, która przez ów rozdzielacz może przechodzić na instalację w sposób ciągły. W praktyce wygląda to tak, że w sprzedaży dostępne są rozdzielacze umożliwiające podłączenie najczęściej od 2 do 5 obiegów grzewczych. Czasami, tak jak w przypadku MyBesa, producent posiada rozdzielacze umożliwiające podpięcie nawet 7 grup pompowych. Ale o wszystkich możliwościach grupy Top S opowiem Wam na końcu, żeby zawczasu nie pozamiatać. Podsumowując kwestię rozdzielacza, to jeśli chodzi o poprawne wykonanie instalacji, przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na jego przepustowość lub jak kto woli ilość ciepła, którą może dystrybuować na instalacji. Wartości te w przypadku nowych budynków znajdziecie w projekcie instalacji centralnego ogrzewania, a w przypadku starych budynków należy je przynajmniej oszacować lub obliczyć. Drugą, równie ważną cechą rozdzielacza jest posiadanie lub brak możliwości pracy w funkcji sprzęgła. Ale to prościej będzie wytłumaczyć Wam za chwilę, na konkretnych przypadkach. Natomiast
Wracając jeszcze do budowy samych grup pompowych, do większych zastosowań, można uogólnić, że niezależnie od producenta spotkamy w nich mocniejsze pompy obiegowe, np. 25-60 lub 25-70, które z reguły występują w wersjach o długości 180 mm. Z najważniejszych danych, wyrażonych cyferkami, warto jeszcze wspomnieć, że większość grup pompowych dostępnych na rynku posiada DN, czyli średnicę nominalną 25 lub 32 mm. A wszystko to przekłada się na możliwość obsłużenia pojedynczego obiegu grzewczego o mocy nawet 50 lub 70 kW. Oczywiście na rynku spotkać możemy również systemy typowo przemysłowe, w których moc oddawana do układu sięga kilku tysięcy kW. Ale więcej o takich systemach opowiem Wam, jak przyjdzie nam takowe wykonać. Wracając na ziemię, na koniec tej sekcji odpowiedź na pytanie. Na co zwrócić uwagę przy wykonywaniu kilku obiegów grzewczych w oparciu o grupy pompowe, by nie popełnić błędu i cały układ centralnego ogrzewania działał jak należy. Nikogo tutaj nie zaskoczę, jeśli powiem, że przygodę z prawidłowym wykonaniem instalacji CO z wykorzystaniem grup pompowych powinno się zacząć od analizy jej projektu. A w razie jego braku, po pierwsze, określić ilość energii, którą musimy dostarczyć do odbiorników ciepła oraz spodziewane opory stawiane przez instalację. I na podstawie tych danych, uwzględniając możliwości techniczne grup pompowych i rozdzielaczy, skonfigurować dobrze działający układ. Teraz będzie ciekawie, ponieważ zrobiłem sobie małą wyliczankę wariantów wyposażenia dla większości grup pompowych dostępnych na rynku, a następnie ich funkcjonalność poszerzymy o bardziej unikalne czy też rzadko spotykane elementy wyposażenia, które oferują nam grupy pompowe MyBest. I na początek lecimy z podstawami, które moim zdaniem każda najprostsza grupa pompowa służąca tylko do przetaczania wody powinna zawierać. A będzie to estetyczna obudowa, energooszczędna pompa obiegowa, zawory odcinające zintegrowane z termometrami oraz zawór zwrotny z funkcją odpowietrzania. Jeśli wymagania układu rosną i na przykład musimy ograniczyć temperaturę poszczególnych obiegów, to oprócz wymienionych podzespołów grupa powinna zawierać zawór trójdrożny oraz gniazda czujek temperatury do jej kontroli w układzie. A sterowanie zaworem mieszającym może się odbywać za pomocą zaworu termostatycznego, siłownika kontrolowanego np. przez źródło ciepła, jak w przypadku naszej instalacji z pompami ciepła, lub dedykowanego siłownika ze sterowaniem pogodowym. Dobrze też, jeśli konstrukcja grupy pompowej i zaworu trójdrożnego umożliwia jego obracanie i zmianę kierunku przepływu. Dzięki temu rozwiązaniu grupa pompowa jest bardziej elastyczna w zastosowaniu i mamy możliwość własnoręcznego zdefiniowania, po której stronie chcemy mieć zasilanie, a po której powrót. Czasem u niektórych producentów występują też odmiany grup pompowych z mieszaczem posiadające dodatkowy zawór odcinający, który ułatwia wymianę pompy obiegowej bez spuszczania wody z instalacji. Ostatnią cechą wspólną z większością produktów dostępnych na rynku, którą udało mi się zdefiniować, jest dostępność grup pompowych dedykowanych zarówno do ogrzewania, jak i do chłodzenia. Chociaż patrząc na skrupulatność wykonania izolacji, zabudowy wszystkich elementów wewnątrz obudowy oraz wysoką szczelność propozycji od MyBesa, to i tak widać sporą różnicę. Okej, jeśli cechy wspólne już za nami, to teraz przejdźmy do patentów, których Karol nie odnalazł nigdzie indziej. I na pewno to, co wyróżnia te grupy pompowe dosłownie na pierwszy rzut oka, to wygląd. Kolejnym bardzo istotnym aspektem jest ilość dostępnych wariantów wyposażenia, ponieważ oprócz wcześniej wymienionych produktów, MyBest posiada w swojej ofercie grupy pompowe z mieszaczem lub bez, wyposażone dodatkowo w zintegrowany separator zanieczyszczeń, wymiennik płytowy, miejsce na liczniki energii cieplnej, akcesoria umożliwiające integrację nawet 7 obiegów grzewczych, które do rozdzielaczy możemy podpiąć zarówno od góry, jak i od dołu i mamy też możliwość wykonania separacji hydraulicznej od starego źródła ciepła lub efektywne wyłapywanie zanieczyszczeń i powietrza za pośrednictwem wartownika. O czym to ja miałem jeszcze powiedzieć?
Bajery! No tak, warto jeszcze wspomnieć o możliwości wykonania szybkich połączeń między instalacją CO a grupą pompową stosując uszczelki typu O-ring, dzielonym nakrętką przy rozdzielaczu umożliwiającym szybką konwersję gwintu zewnętrznego na wewnętrzny i na odwrót, czy konsoli montażowej umożliwiającej zawieszenie grupy wraz z rozdzielaczem tuż przy ścianie lub odsunięcie zestawu od ściany w celu zyskania przestrzeni na prowadzenie instalacji. Komu mało, niech zadowoli się rozdzielaczem występującym w wersji ze sprzęgłem lub bez, albo niech składa petycję o więcej opcji w komentarzu poniżej tego filmu. Kochani subskrybenci, teraz chciałem Wam przedstawić kilka przykładów zastosowania grup pompowych. I znowu, najpierw polecimy sobie z najczęściej spotykanymi, najprostszymi w realizacji i dostępnymi u większości producentów przykładami zastosowania grup pompowych. A następnie przejdziemy do kilku przypadków, w których różnorodność wariantów flamko MyBest zwyczajnie robi robotę. No i wszystko opatrzymy komentarzem, na co warto zwrócić uwagę. Nasz pierwszy przypadek to stary, duży dom z trzema kondygnacjami o łącznej powierzchni 350 m². Brakiem izolacji termicznej i ogrzewaniu opartym o kocioł gazowy oraz instalację grzejnikową. Z racji braku izolacji w szczycie potrzeba dostarczyć do niego 25 do 30 kW energii cieplnej na cele CO. Ogrzewanie ciepłej wody użytkowej zapewnia tu boiler z wbudowaną pompą ciepła, więc ten aspekt nas nie interesuje. Dodatkowym wymaganiem domowników jest wykonanie prostej regulacji temperatury każdego piętra z osobna. W takim przypadku nasz układ będzie wyglądał następująco. Idąc od kotła gazowego, prowadzimy instalację CO do rozdzielacza na trzy obiegi grzewcze i montujemy najprostsze grupy pompowe bez mieszacza. Ważne, aby do tej realizacji wybrać rozdzielacz z funkcją sprzęgła, żeby pompy obiegowe przy różnych oporach hydraulicznych nie musiały ze sobą walczyć. Ostatnim elementem naszej układanki będzie prosty termostat pokojowy uruchamiający lub wyłączający daną grupę pompową odpowiedzialną za dane piętro po osiągnięciu zadanej temperatury. Wiem, niezbyt finezyjnie to wymyśliłem, ale to mój przykład i bez problemu znajdzie zastosowanie w realnym świecie. W drugim przykładzie nasz modelowy budynek 3 kondygnacje i 350 m² nie zmienia znacznie swoich parametrów, lecz zmieniamy nieco rodzaj ogrzewania, ponieważ pani Jadzia z ostatniego piętra podczas gruntownego remontu zdecydowała się na usunięcie wszystkich grzejników i zastąpienie ich ogrzewaniem podłogowym w systemie suchej zabudowy. Dodatkowo okazało się, że pompa ciepła zabudowana na bojlerze była totalnym bublem i wysionęła ducha. Dlatego oprócz zapewnienia ciepła w budynku, interesuje nas również nagrzanie ciepłej wody użytkowej w bojlerze za pomocą wężownicy. W takim przypadku mamy do wyboru dwa warianty wykonania tego układu. W każdym z nich, idąc od kotła gazowego, prowadzimy instalację CO do rozdzielacza wyposażonego w funkcję sprzęgła hydraulicznego z czterema obiegami grzewczymi i teraz, w zależności od tego, czy kocioł gazowy ogarnia sterowanie z różnymi temperaturami dla kilku stref grzewczych lub jakie zewnętrzne sterowanie zastosujemy, możemy zainstalować jedną grupę pompową bez siłownika na cele wygrzewania zasobnika CW oraz trzy grupy pompowe z mieszaczem do niezależnej korekty temperatury dla każdego obiegu lub odwrócić tą proporcję i zastosować jedną grupę pompową z mieszaczem na cele podłogówki u pani Jadzi, a jak? Oraz trzy grupy bez mieszacza na pozostałe obiegi o wyższych temperaturach. Wiem, na pewno wielu hydraulików i ekipa z MyBesta powie teraz, że w dwóch wymienionych przykładach dużo lepiej sprawdziłby się rozdzielacz bez funkcji sprzęgła oraz wartownik. Ale ja z moją naturą nie mogłem się powstrzymać, aby pokazać Wam przykład w najprostszej, budżetowej wersji. Jak widzicie, jest tu znaczna ilość opcji do wyboru, nawet przy tak prostym układzie. Dlatego zawsze warto zacząć projektowanie takiego układu od analizy instalacji i wymagań jej użytkowników, a dopiero potem brać się za robotę.
Jak? Polubiliście panią Jadzie z trzeciego piętra? Mam nadzieję, że tak, bo kobita znowu nadciąga. Nasz dom 350 m2 pozostaje bez zmian. Dwa pierwsze poziomy ogrzewają grzejniki, ostatnie piętro podłogówka i mamy kocioł gazowy, który podgrzewa również ciepłą wodę użytkową za pośrednictwem wężownicy. Jedyna zmiana nastąpiła w lokatorach zamieszkujących pierwsze piętra budynku. Teraz są to pomieszczenia pod wynajem i pani Jadzia, poczciwa kobiecina zarządzająca majątkiem, postanowiła, że każde piętro ma być rozliczane osobno ze zużycia energii cieplnej, a cele co? A ciepła woda użytkowa będzie liczona ryczałtem. W takim przypadku do zbudowania naszego układu wykorzystamy niezmiennie rozdzielacz na cztery obiegi z funkcją sprzęgła, jedną grupę pompową bez mieszacza do wygrzewania zasobnika CW, jedną grupę z mieszaczem dla pani Jadzi i jej podłogówki oraz dwie grupy pompowe wyposażone w ciepłomierze, analizujące na bieżąco zużycie ciepła przez lokatorów. Dwie ostatnie grupy pompowe dla lokatorów występować mogą w wariancie z mieszaczem lub bez, a wybór konkretnego rozwiązania, tak jak wcześniej, zależeć będzie od wymagań użytkowników oraz zastosowanej automatyki do sterowania. Nasz budynek z poprzedniego przykładu nie uległ zmianom, ale powiem wam coś w tajemnicy. Życie bywa przewrotne. Coś czuję, że pani Jadzia miała już dość prowadzenia interesów, dlatego wyjechała do Ameryki. A biznes przekazała w ręce swojej siostry. Siostra o wdzięcznym imieniu Władzia stwierdziła, że ogrzewanie kotłem gazowym wychodzi za drogo i nie ma nic lepszego jak stary, sprawdzony kocioł zasypowy na węgiel, który... Nawiasem mówiąc, trochę naciągając prawo. Okazyjnie odkupiła w cenie złomu od sąsiada korzystającego z programu Czyste Powietrze i usług radosnej ekipy Klimatyzacja Katowice. Ach, ta pani Władzia trochę nam tutaj namieszała, ale dzięki temu mamy ciekawy przykład z kilkoma opcjami do wyboru, a hydraulik robotę. W takim przypadku w najprostszej postaci nie ruszamy zainstalowanych wcześniej grup pompowych i automatyki do ich sterowania. Swoją uwagę musimy skupić przede wszystkim na tym, w jakim stanie znajduje się leciwy kocioł i w celu ochrony instalacji CO zastosować pomiędzy źródłem ciepła a rozdzielaczem na przykład wartownik wyłapujący zanieczyszczenia i separujący powietrze lub całkowicie odseparować kocioł od grup pompowych za pomocą systemu rozdzielającego. Jeśli kocioł jest w dobrym stanie i nie będzie wprowadzał do instalacji większych zanieczyszczeń, można też zastanowić się nad instalacją specjalnej grupy pompowej stabilizującej temperaturę wody powracającej do kotła. Tylko w tym przypadku warto jeszcze dołożyć na zasilaniu. Tak, na zasilaniu. Między kotłem a grupą stabilizującą separator 2 w 1, którego zadaniem będzie wyłapywanie zanieczyszczeń wydostających się z kotła i separacja powietrza. Opcji wykonania takiej instalacji jest wiele, dlatego my pozostańmy przy wersji z wartownikiem. W naszym nowym układzie wymienimy również rozdzielacz na 5-obwodowy bez funkcji sprzęgła, a dodatkowe dwa krótce wepniemy do bufora ciepła, który w tym układzie będzie pełnił dwojaką rolę: magazyn energii cieplnej oraz sprzęgła. Co jest najciekawszego w tej abstrakcyjnej modernizacji instalacji CO? Ano to, że niezależnie jak mocny towar dostaniemy od pani Jadzi, Władzi czy innego klienta, to dzięki różnorodności gamy produktów tego producenta nie wyskoczymy z butów i znajdziemy co najmniej kilka rozwiązań nastawiane przed nami wyzwania. Jak widzicie, rozwiązań z zastosowaniem grup pompowych jest wiele, a ja mam tylko skromną nadzieję, że po oglądnięciu dzisiejszego odcinka nudno-humorystycznego dostrzegliście ich możliwości i widzicie oszczędności miejsca oraz czasu przy budowaniu bardziej rozległych czy też zaawansowanych instalacji. I tyle. A jeśli dla kogoś było zbyt dużo flamko czy majbez w tym materiale, to tam na dole jest sekcja komentarzy, w których możesz napisać, że dany producent ma większy asortyment i lepszy sprzęt. Pozostali subskrybenci proszeni są o małe uniesienie kciuka, a nie subskrybenci, którzy dotrwali do tego momentu, o zasubskrybowanie kanału z dzwoneczkiem. I do zobaczenia następnym razem. To mówiłem ja, czyli Karol. Cześć!